Wolne media z drukarki. Relacja z Autonomous Bookfair Wrocław 2022. Dobry wieczór, moje drogie i moi drodzy. Bardzo się cieszę, że po wielu technicznych perturbacjach i długim wyczekiwaniu w końcu mogę się zabrać za nagrywanie brakujących elementów do relacji z Autonomous Bookfair Wrocław 2022. Bez zbędnego przedłużania przejdziemy od razu do materiału, który nagrałem 17 września, wyjeżdżając właśnie na ABWRO, bo tak w skrócie będziemy mówić, do Wrocławia. A teraz na razie intro. Cześć wszystkim, pojęcia przy pracy. Jestem właśnie na dworcu w Katowicach i czekam na pociąg do Wrocławia, bo dzisiaj jedziemy na Autonomous Bookfair Wrocław 2022, czyli targi wydawnictw niezależnych, oddolnych, autonomicznych, czyli głównie ziny, wlepki, dużo anarchistów tam będzie i anarchistek. I robimy relacje dzisiaj. Zapraszam. Jezu, nie cierpię nagrywać w miejscach publicznych. Ja się nie czuję jak vloger kompletnie. Czym jest ABWRO i właściwie dlaczego się tam wybrałem? ABWRO to targ niezależnych wydawców, ale również osób tworzących różnego rodzaju rzemiosło i sztukę w ramach ruchu anarchistycznego lub kultury alternatywnej. Osoby tworzące ziny, wlepki, sitodruk, ale również zajmujące się anarchistycznym bibliotekarstwem lub tworzące komiksy i wiele, wiele innych rzeczy wystawiły owoce swojej pracy na około 20 stoiskach na dziedzińcu oraz wewnątrz wrocławskiego CRK, czyli Centrum Reanimacji Kultury, które znajduje się w sercu wrocławskiej dzielnicy na Dodrze. Wydarzenie rozpisano na 2 dni. Sobotę 17 września i niedzielę 18 września. Ja przyjechałem akurat na kilka godzin w sobotę. Niestety tylko na tyle pozwalał mi mój grafik. Dlaczego w ogóle pofatygowałem się do Wrocławia? Jak już wspominałem w kilku miejscach na kanale, jestem młodym naukowcem i piszę doktorat z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej, no a przedmiotem moich zainteresowań są różne przejawy dobra wspólnego w mediach. W moich badaniach próbuję zweryfikować m.in. następujące hipotezy. Media anarchistyczne wyłamują się poza koncepcję struktury własnościowej mediów opartych na 3 sektorach, czyli państwowym, prywatnym i 3. sektorze. A po drugie, media anarchistyczne są przykładem instytucji dobra wspólnego. Jeśli chcecie dowiedzieć się, o co chodzi z tym całym dobrem wspólnym, to zapraszam Was do wysłuchania odpowiednich fragmentów lub całości wywiadu z Mikołajem Ratajczakiem na moim kanale, albo do wysłuchania materiału o rozbracie, gdzie pojęcie dobra wspólnego staram się przybliżyć z nieco bardziej praktycznej strony. Mam 28 lat. Wyjebali mnie z roboty! Jestem z południa Polski, ja jeszcze nigdy nie byłem we Wrocławiu, ale muszę Wam, wrocławianki i wrocławianie, przyznać jedno, macie naprawdę piękny dworzec. Idę dalej. No więc w samym Wrocławiu, żeby było ciekawiej, szukając tramwaju wpadłem na Anarcha, twórcę kanału Radio Anarchia, i poznałem go tylko dzięki jego charakterystycznemu głosowi, bo Anarch zazwyczaj występuje w kominiarce. W każdym razie on również wybrał się na ABWRO i to aż ze Szczecina. No i pomógł mi zlokalizować tą miejscówkę, za co z tego miejsca serdecznie dziękuję. Zresztą z Anarchem przeprowadziłem krótki wywiad i do jego osoby wrócimy nieco później. Na podwórzu oraz na 2 piętrach CRK rozstawiono różne stoiska. Dla porządku wymienię wszystkie osoby inicjatywy, a było tego trochę. Także moje drogie i moi drodzy, lista, a lista przebojów. Co za życie? Rysuje obrazki i komiksy, animuje w 2D. Wolna biblioteka, anarchistyczna biblioteka we Wrocławiu, zresztą zaraz dowiecie się więcej. Klasa Radosław, grafika warsztatowa, cyfrowa, rysunek, malarstwo, cokolwiek. Imbir Art, wzory tatuaży, wydruki, odczyty tarota. Oficyna Peryferie, warszawskie niezależne wydawnictwo i pracownia drukarska publikujące ziny i książki artystyczne. Chaos Publishing, pochwała formy, chrzani znaczenie, nonsens, czysta forma, wszystko w jednym egzemplarzu. Sybil Grzybowski, aktywizm, wlepy i wiele, wiele innych, więcej za chwilę. Ala Wiśniewska, dłubie linoryty. No Borders Team, No Borders Wrocław, oddolna grupa, która wspiera uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.
Comics YZ, komiks, grafika, pulpa, szlam, niezal, indie, alt. Wydawnictwo Papier w dole. Wydawcy tomików poezji oraz czasopisma, w którym od ciekawostka miałem zaszczyt opublikować dwa teksty o historii jazzu. Distro Brecha, no po prostu distro, co tu dużo gadać. Nieczytelne, kolektyw wydający ziny. Teksty po lewicy, po kapitalizmie i po ortodoksji. Teksty nowe, trochę starsze, ale nadal aktualne. Zresztą z tym kolektywem miałem też okazję porozmawiać. Plenum osób opiekujących się. Grupa robocza skupiająca artystki, artystów, kuratorki, kuratorów, myślicielki i myślicieli, identyfikujących się jako osoby opiekuńcze. Marta Falkowska Comics. Wrocławska artystka tworząca komiksy. Szosz College. Ręcznie robione kolaże. Hulaj Sito. Inicjatywa anarchistyczna. Ręcznie robione nadruki sitodrukiem na koszulkach, torbach czy notesach. Etnoryt. Tatuaż linoryt. Antropologia, etnografia, sztuka słowiańska, ludowa, etniczna. Zin without a crown. Wychodzący co miesiąc zin poświęcony sprawom przyćmionym lub niewłaściwie traktowanym przez media głównego nurtu i status quo. Anna Wacławek, czto, grafika i brzydkie kamienie. Kosmiczna ekspedycja Kubę. Osoby tworzące komiksy. Konrad Trzeszczkowski, rysunek, grafika. Zamęt, no tutaj mam brak danych akurat. Vero rozkwity, zielski tyton i szlugi, ilustracje i inne dziwy. IlDB, grafika i rysunek. Tak się składa, projekty DTP. Projekt papierniczy działający w trzech obszarach. Pracownia papiernicza, warsztaty czerpania papieru, interligatorstwa i rzemiosła papierniczego. Ręcznie szyte notesy, albumy, zeszyty i szkicowniki, projekty edytorskie, skład i łamanie tekstu. Paweł Słoń Comics, chałupnicze wydawnictwo komiksowe. Wilczyce, stoisko benefitowe, kolektyw znany przede wszystkim z okupacji lasu przeciwko wycinkom w Bieszczadach. Więcej zaraz w wywiadzie. Grecja w ogniu, wydawca anarchistycznych broszur, walka zbrojna, antykapitalizm, opór. I magazyn materiałów literackich Cegła, wrocławskie czasopismo literackie. Jeśli chcielibyście się, czy chciałybyście się zapoznać z twórczością wszystkich wystawców, to w opisie filmu znajdziecie link do listy ich mediów społecznościowych, którą to sporządzili organizatorzy i na podstawie której ja sporządziłem tą powyższą listę. Okej, więc kilka uwag technicznych. Przede wszystkim przepraszam za kiepską jakość nagrań. Stosunkowo dużo ludzi było dookoła i ciężko czasami może być wyłapać konkretnego rozmówcę czy rozmówczynię z osób, które gdzieś przechodziły obok, a już nie wspominam o momentach, kiedy przejeżdżał wózek z bigosem brzęczący albo kiedy zaczął padać deszcz, tak jak wtedy, gdy rozmawiałem z Sybilem i nagle rozmowę nam uciął w sumie deszcz. Część osób, z którymi prowadziłem rozmowy, postanowiła pozostać anonimowa, dlatego przeprowadziłem te rozmowy tylko i wyłącznie w formie audio. Ja to szanuję, ja to rozumiem. To nie jest tylko jakiś wymóg, nie wiem, kulturowy, estetyczny i tak dalej. Bardzo praktyczny i czasami to jest, no, nie przesadzając nawet, kwestia życia śmierci, bo w niektórych miastach, w niektórych przypadkach na osoby anarchistyczne się po prostu poluje. To znaczy grupki nacjonalistów na przykład i tak dalej próbują komuś wjechać na chatę, kogoś zastraszyć, zrobić komuś po prostu krzywdę. I ukrywanie tożsamości swojej jest wtedy jak najbardziej na miejscu. No a poza tym nie ma co ułatwiać pracy organom ścigania, kiedy te umyślą sobie, żeby pokrzyżować anarchistom, anarchistkom, osobom anarchistycznym szyki. No więc tak, ponieważ badam media anarchistyczne, to zapewne nie zdziwi Was, że swój ograniczony czas we Wrocławiu poświęciłem głównie osobom tworzącym media anarchistyczne. Zapytałem je o to m.in., no w zasadzie czym się zajmują, jakie stawiają sobie cele i jak postrzegają swoją rolę w ramach ruchu anarchistycznego, jak i w szerszym kontekście. Pierwsza osoba, z którą porozmawiałam przed kamerą, był Sybil Grzybowski, którego stoisko z wlepkami i anarchistycznymi kolorowankami okazało się idealnym przyczółkiem dla takiego introwertyka jak ja. Sybil zajmuje się wieloma rzeczami, taki trochę człowiek kolektyw. Wśród tych rzeczy jest m.in. tworzenie anarchistycznych czy też oddolnych społecznych mediów. To jest tłumaczenie i projektowanie grafik i wlepek oraz współtworzenie strony zaimki.pl, która ułatwia wielu osobom komunikowanie się w świecie niebinarnych form gramatycznych. Od razu muszę przeprosić Was za jakość dźwięku. Nie dorobiłem się jeszcze osobnego mikrofonu, przynajmniej polowego, więc musiałem zdać się na mój filmujący telefon, obok którego co chwilę ktoś przechodził,
a nawet przejeżdżała taczka z bigosem wegańskim. Okej, okay, jesteśmy na miejscu we Wrocławiu, na Ferze. Jest ze mną Sybil Grzybowski. Dzień dobry. Jesteśmy na stoisku Sybila, gdzie są, jak zaraz wam pokażę, wlepki, kolorowanki, wszystko jest anarchistyczne i queerowe. Dokładnie tak. Sybil, opowiedz nam pokrótce, czym się zajmujesz. Czym ja się nie zajmuję, to by było łatwiej. Nie no, robię bardzo dużo rzeczy. Hobbystycznie robię wlepki, tłumaczę grafiki, robię plakaty, działam w grupach inicjatywy 8 marca, grupa feministyczna organizująca manifę we Wrocławiu, we wrocławskiej akcji lokatorskiej. Jestem jedną z osób, które założyły i wciąż aktywnie działają w kolektywie Rady Języka Neutralnego, które tworzy inicjatywy Zajmki.pl czy Słownik Neutratywów Języka Polskiego, ale to jest coś, w czym tak udzielam się, nie udzielam się aż tak mocno w tej chwili. Poza tym robię z doskoku rzeczy, które różne trzeba robić. Na przykład jestem jedną z osób zajmującą się lokalem anarchistycznym Zamen we Wrocławiu. Robię dużo pracy emocjonalnej, pracy takiej zapleczowej dla ruchu we Wrocławiu. Wspomagam czasem, jak trzeba, to na przykład to obronię skład, jak trzeba, to posegreguję zbiórki dla uchodźców. No generalnie robię wszystko. Mam to szkolenie z blokad leśnego. Wszystko mogę robić. Okej. Okay. Mam dom tymczasowy dla kotów. To też. O, to ważne. To trzeba o tym wspomnieć. Tak. Słuchaj, powiedz mi, te wlepki, one chyba najbardziej są nośne po internecie i na słupach, na ulicach. Do nas, do Katowic już dotarły niektóre twoje wlepki. No wysyłam nawet do Hajnówki, do Hornówka, do Wisły, do innych miejscowości, które mają bardzo dziwne nazwy. Na przykład ostatnio wysyłałem do miejscowości, która się nazywa Józef Osław. I robisz też wlepki dla różnych dziwnych miejsc, takie customowe, tak? Tak, tak, tak. To hobbystycznie, bo to jest trochę tak, że ja nigdy prawdopodobnie tego nie wydrukuję, ale jeżeli ktoś ma drukarkę w domu, która udźwignie papier samoprzylepny i chce sobie wydrukować antyfaszystowski nasielsk, to proszę bardzo, to zrobię. Widziałem, że są antyfaszystowskie Katowice, także możecie poszukać. Na pewno linki wszystko dam w opisie związane z inicjatywami różnymi, z którymi Sybil jest związany. I możecie tam poszukać, czy wasze miasta są na tych lepkach. A jak nie, to się zgłosić i powiedzieć. A jak nie, to się po prostu kontaktować, to zrobię. Co cię w ogóle naszło, żeby robić wlepki? Trzeba było zrobić trochę projektów wlepek na Marsz Równości, na którym inicjatywa 8 marca co roku organizuje blok anarcha-queerowy, blok antyfaszystowski we Wrocławiu. I w 2021 roku chciałyśmy zrobić kilka wzorów wlep, więc zacząłem, po prostu siadłem i zacząłem robić. I trochę mi pozostawało wzorów, zrobiłem ich, nagle się okazało strasznie dużo, a wydrukowaliśmy ostatecznie tylko 6, potem znowu dalej zacząłem robić. Tak jakoś wyszło, że bardzo jest to dla mnie odprężające. Ja też mnóstwo wzorów po prostu tłumaczę. Ja też nie umiem za bardzo rysować, więc ja sklejam języki gotowych rzeczy. Jest mnóstwo wspaniałych wzorów w obcych językach, które można przetłumaczyć i wydaje mi się, że to jest też dość ważne, żeby tłumaczyć, bo nie każdy mówi po angielsku, nie każda osoba mówi po angielsku. Bo jest mnóstwo świetnych grafik, gdzie artyści anarchistyczni i artystki anarchistyczni generalnie osoby artystyczne raczej stwierdzają, że weź to sobie, bo to jest. Tak, można robić, plus no, nie wiem, to jest odprężające, fajne, czasem mnie jakaś grupa poprosi, a czasem zrobię, jak to zostało. Że to na przykład poza wlepkami, to na przykład warszawska formacja anarchistyczna ostatnio zrobiła sobie z antyfaszystowską Warszawą mojego autorstwa Psychinki. No i super. Jedna osoba z tamtą zrobiła sobie też flagę z jedną z akcji antyfaszystowskich zrobionych przeze mnie, także fajnie. Lubię całkiem to, że w sensie ja chcę dawać po prostu możliwość tego, że jest jakaś pula wzorów, która jest do wykorzystania i jest powszechnie dostępna. Jak myślisz, po co
osoby sięgają po twoje grafiki? Po co ruchowi anarchistycznemu na przykład, po co, to jest źle zadane pytanie, ale do czego się przydają na przykład wlepki, te wszystkie wzory? Jak ty to postrzegasz? Jak postrzegasz swoją rolę w tym, co robisz? To jest po prostu fajne. Niektóre osoby po prostu sobie zbierają zbierają je na zasadzie karteczek. Są też osoby, które zbierają na zielskie wlepki i sobie zbierają na zasadzie kolekcji. Ja to traktuję ich czysto użytkowo, ja nawet nie trzymam po jednej sztuce każdej ze swoich wlepek. To traktuję to czysto użytkowo i albo tym handluję, albo sam wykorzystuję do przyklejania, albo starałam się w jakichś lokalach we Wrocławiu. A anarchistyczny do wzięcia sobie. Ewentualnie jak mam jakieś w ogóle czy nie swoje, czy jakieś chcę skolekcjonować, to lądują w domu na lodówce, nie? Jak już. Czy twoje stoisko jest odporne na deszcz, bo właśnie padło? Tak, moje stoisko jest raczej odporne na deszcz, chociaż nie jest do końca odporne. Tak, mała awaria dotycząca deszczu, tak się zdarza. Otóż okazało się, że moje stoisko nie do końca, jego daszek pokrywa się ze stołem, ale to się zdarza. Okej, okay, a jeszcze bym Cię chciał spytać o tą inicjatywę związaną z językiem neutralnym, o stronę zainki.pl. Uh-huh. Jak to się w ogóle zaczęło? Czy Ty byłeś przy początkach tego? No tak, ja byłem jedną z osób, które to zakładały. Uh-huh. A same początki wyglądały tak, że ja wtedy byłem wtedy w bliskiej relacji z osobą niebinarną używającą rodzaju neutralnego, co przed zainkami.pl było dość rzadkim i trochę trudnym pomysłem. Nagle okazało się, że wymyślamy dużo różnych słów na określanie tej osoby. Była też taka grupa, dalej jest taka grupa, niesamowita grupa na Facebooku językoznawstwowe napierdalanie, gdzie zaczęliśmy nagle gromadzić tego typu słowa, a jednocześnie też chyba po manifie w 2020 na afterku siedzieliśmy sobie właśnie z moją osobą i z Ausirem, z którym potem zrobiliśmy tę inicjatywę i rozmawialiśmy sobie. Ausir wtedy zaczął kompletować korpus tekstów, które były użyte niebinarne formy. Jednocześnie Ausir też znał z internetu Andrę, które po prostu zrobiło taki po prostu know-how, jak używać dukalizmów, jak używać rodzaju neutralnego, innych zaimków. Ja zacząłem robić te właśnie słowa neutralne płciowo, na początku neukreatywy, potem też dukatywy i osobatywy, i tak się jakoś rozkręciło. Zebrałyśmy drużynę. Powstała grupka na Facebooku, która w ogóle rządzi się swoimi własnymi prawami, swoim życiem. Ja właściwie nie wiem, ja w sumie nie, poza jakimś tam odpowiadaniem czasem medialnym, wrzucaniem rzeczy na relacje na Instagrama, to za bardzo w tej chwili nic tam nie robię, bo to się w sumie czasem robi. To się ja uważam, że super jest, jak w kolektywie, w sytuacji, w której są osoby, które w pewnym momencie są bardzo na przodzie, że te osoby później się wycofują, dlatego jak ja dużo byłem w telewizji na przykład i tak dalej, to pozwoliłem się trochę wycofać do roboty technicznej, no to zapobiega hierarchii. Plus ja mam coś takiego, że bardzo lubię zmieniać obszary obszary działania, czy po prostu trochę odpoczywać od niektórych z tych obszarów, czy no właśnie, pozwalać na to, żeby w pewnym momencie inne osoby uczyły się i robiły rzeczy, które ja zwykle robiłem, a spadały i tak na mnie, mimo tego, że były nowe osoby, bo byłem w tym doświadczony. Więc jakby to jest takie przeciwdziałanie hierarchii, to jest to, że ja po prostu muszę zmieniać obszary działania, bo inaczej nie jestem odpowiednio stymulowany, ewidentnie. Pogoda ewidentnie jest na niekorzyść. Ja się trochę już, nie wiem, czy to będzie widać, ale trzęsę z zimna. Okej, myślę, że w miarę to przybliżyło to, co może interesować osoby, które nas oglądają. Jest jeszcze takie jedno pytanie, to jest moje zboczenie zawodowe, ekonomiczne, które zadaję wszystkim anarcho-osobom, które tworzą jakiś rodzaj mediów, komunikacji. Czy jest coś takiego, co umożliwia Ci wyjście poza ten system, wiesz, pracy najemnej i chodzenia do roboty, tracenia życia na to i tak dalej?
dzięki czemu możesz poświęcać czas na właśnie te wszystkie przedsięwzięcia swoje? No ja właśnie... Znalazłeś na to jakiś wykryt? Jeszcze nie mam wykrytu, w sensie ja nigdy nie wszedłem tak naprawdę na rynek pracy, bo ja cały czas studiuję, mam to szczęście, że moją rodzinę stać na to, żeby utrzymać mnie na studiach. Mieszkam też ze swoją partnerką, która częściowo dokłada się do mojego utrzymania, a moje inne osoby partnerskie są również osobami, na które mogę liczyć finansowo. Bo w tej chwili studiuję, też niestety mam problemy ze zdrowiem, bo od lat walczę z bardzo ostrą depresją i na przykład nawet jakbym chciał podjąć pracę, to nie jestem w tej chwili w stanie, bo jakby bardzo też praca najemna rzeczywiście w takim systemie 8-16 czy po prostu zmianowym to jest dla mnie za dużo, bo ja niestety w tej chwili bardzo szybko się męczę, bardzo szybko czuję się wycieńczony i no jednak w momencie, kiedy robię pracę kolektywną, czy pracę właśnie taką, no nie powiedziałbym, że artystyczną, bo to nie jest raczej art, tylko to jest techne typowo. Taką no, rzemieślniczą, to, no to jest coś, co mogę sobie robić w dowolny dzień tak naprawdę i tyle, na tyle, na ile mam siłę i mogę sobie odpuścić, daje mi to większą gratyfikację. A z tym wiadomo, pracy wolontaryjne, generalnie praca zawodowa ma ten plus, że daje ci gratyfikację w postaci pensji. Praca wolontaryjna jest bardzo trudna, ale na przykład to, co robiłyśmy jako słownik neokreatywów, daje niesamowitą gratyfikację. Poznaję mnóstwo osób, które się wyautowały, czy zaczęły używać neutralnych zaimków przez to, co robimy. No, więc daje to ogromną gratyfikację. Czy same projekty wlep, jak ludzie mówią, że są super, albo że je w ogóle kupują, czy są, je udostępniają, to jest takie super. No. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze dźwiękowo nagra, bo jest trochę deszczu, no. No i myślę, że to wszystko. Dzięki Ci za rozmowę. Dzięki. I będę męczyć resztę stoisk na bukwezie. W tym miejscu miałam od razu jedno spostrzeżenie, bo nie da się ukryć, że wizyta na Abwro miała trochę inny klimat niż ta na Rozbracie, którą zresztą relacjonowałam w jednym z poprzednich materiałów. We Wrocławiu mamy raczej do czynienia z taką dosyć delikatną, ale jednocześnie wydajną międzyludzką siecią samopomocy, złożoną z mniejszych kolektywów, czy nawet indywidualistycznych albo doraźnych inicjatyw. Nie jest to raczej środowisko skupione wokół jednego pulsującego serca na wzór poznańskiego Rozbratu. Niemniej dzięki temu na wierzch wychodzi też to, jak ważna jest chociażby wspomniana przez Sybila praca emocjonalna oraz wzajemne wspieranie się i empatia. Kolejną osobą, z którą miałem przyjemność rozmawiać, była Halina z Wolnej Biblioteki, anarchistycznej biblioteki mieszczącej się we Wrocławiu. Tak, to jest prawdziwa biblioteka. Tak, możecie założyć w niej kartę, wypożyczać książki, ale też pograć w planszówki, czy od czasu do czasu przyjść na jakiś ciekawy wykład albo dyskusję. Dobra, moi drodzy, teraz jestem w środku, bo uciekliśmy przed deszczem. Jestem Haliną z Wolnej Biblioteki Wrocławskiej. Cześć. Cześć. Jakbyś mogła pokrótce opowiedzieć nam o tej waszej inicjatywie Wolnej Biblioteki. Na czym ona polega? Dobra. Wolna Biblioteka powstała około 5 lat temu, jeśli dobrze pamiętam. Najpierw jako taka inicjatywa związana z Federacją Anarchistyczną we Wrocławiu. Działała w jej ramach, w lokalu, w którym właśnie spotykała się Federacja. Jeden dzień w tygodniu, ale potem zaczęła się rozrastać. Dołączyły nowe osoby i oddzieliła się od Federacji jako osobny kolektyw. I obecnie jest to po prostu pełnoprawna, powiedzmy to, taka biblioteczka sąsiedzka, gdzie można na zasadach, jak w każdej bibliotece, wypożyczać książki, zakłada się konto czytelnika i można na okres miesiąca wypożyczyć książki, potem trzeba je oddać i, no i tak funkcjonujemy. Jak w ogóle zakłada się bibliotekę samemu, czy w kolektywie, ale w każdym razie oddolnie? Jak wyegzekwować na przykład, czy są jakieś narzędzia prawne czy inne, żeby wyegzekwować oddawanie książek i inne kwestie? No, narzędzia prawne są jak w każdym tam zawłaszczeniu własności. No, my jako anarchiści i anarchistki z nich nie korzystamy.
No też trudno mi powiedzieć, jak się zakłada bibliotekę. Mogę powiedzieć, jak my założyliśmy bibliotekę, ale no, to nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka recepta. Po prostu ogłosiliśmy chęć stworzenia takiej inicjatywy, zbiórkę. Ludzie zaczęli się do nas zgłaszać. Zgłaszali też swoje uwagi i jakieś wątpliwości, bo było dużo wcześniej takich inicjatyw, typu na przykład biblioteka, która spłonęła, albo biblioteka, która nigdy się nie otworzyła. No i ludzie byli tacy, powiedzmy, zainteresowani, ale trochę niepewni, czy to ma jakiś sens oddawać swoje książki, jakiś swój księgozbiór, prawda? Więc włożyliśmy dużo pracy w to, żeby jakby stworzyć taką markę jakościową. Tak, że jesteśmy faktycznie prawdziwą biblioteką, że można tu przychodzić, działać, że funkcjonujemy cały czas, że dbamy o te książki, katalogujemy je, opisujemy. Mamy katalog online, więc można sobie przejrzeć na naszej stronie wszystko, co mamy. I przez te kilka lat no, stworzyła się już taka marka, do której ludzie mają zaufanie, tak? Więc teraz dużo osób oddaje swoje książki, są wydawnictwa, które wysyłają nam nawet tam kilka razy w roku nowe jakieś pozycje czy czasopisma, więc faktycznie się to fajnie rozrosło, ale wymagało to dużo pracy, dużo takiego zaangażowania codziennego. Ale nie jest to tylko biblioteka poświęcona stricte anarchizmowi? Jest to biblioteka poświęcona ogólnie rzecz biorąc polityce, ale głównie tej lewicowej, jeśli nie tylko. I wszelkiej tematyce związanej z prawami człowieka i z prawami zwierząt, przyrody, ziemi. Rozumiem. Nie wiem, czy to się łapie w kadr, ale macie takie na fladze bardzo fajne hasło: rewolucja zaczyna się w głowie. Byś mogła coś więcej powiedzieć, jak ty rozumiesz to hasło? Tak, no trochę jakby z tego założenia powstała biblioteka, że żeby szerzyć to, co nam się wydaje za, no nie wiem jak nazwać, czy ideologią, czy systemem politycznym, który będzie dobrze funkcjonował w społeczeństwie, czyli anarchizmu, czyli jakiegoś tam socjalizmu wolnościowego, komunizmu wolnościowego. I no, ale nie jesteśmy za bardzo za rewolucją, w sensie szybką zmianą zbrojną, która tam zmieni system polityczny, tylko właściwie chcemy pokazać, że najpierw trzeba zmienić w ogóle myślenie w społeczeństwie i myślenie każdego z nas, bo my także się przecież uczymy. Więc skąd brać tą wiedzę? No trzeba czytać, tak? Trzeba coś czytać. W internecie mamy ogromny natłok informacji, właściwie nawet jak ktoś by chciał zacząć, no to nie za bardzo wie od czego. Więc no potrzebuje jakiegoś miejsca, gdzie może przyjść, zapytać, co polecamy na początek, tak? Czy w ogóle czym jest anarchizm, albo w ogóle socjalizm, albo w ogóle prawa człowieka, tak? Bo przecież tego się nigdzie nie uczy w Polsce, ani w szkole, ani no, tak, w życiu medialnym, że tak powiem. Więc chciałyśmy stworzyć taką przestrzeń, która właśnie da możliwość przyjścia i dowiedzenia się czegoś na tematy takie społecznie ważne. Czyli ta wasza inicjatywa jest bardzo nakierowana też na osoby całkiem z zewnątrz, tak? Jakby z zewnątrz, zdecydowanie tak. Spoza kolektywu i w ogóle też ideologicznie, w cudzysłowie, spoza, tak? Tak, tak. Gdzieś oscylujące, ale właśnie takie poszukujące, no bo no zdajemy sobie sprawę, że jak ktoś już siedzi w takim temacie, no to sam sobie jest w stanie wyszukać informacji czy książek, chociaż oczywiście takie osoby najczęściej do nas przychodzą, bo nie muszą kupować książek, tylko sobie mogą u nas wypożyczyć. Ale właśnie jesteśmy takim pomostem trochę między światem politycznego aktywizmu, a takim światem tak zwanych, nazywanych przez wszystkich normalsami, czyli zwykłymi ludźmi, którzy tam za bardzo się nie interesują polityką, ale chcieliby zacząć i właśnie szukają jakiejś swojej drogi. No i oni do nas przychodzą, pytają o różne rzeczy, o różne książki, o to, czym mogą się zainteresować. No i my im coś tam pokazujemy, ale też jesteśmy takim trochę infopunktem na Wrocław i mówimy, co się dzieje w mieście, jakie kolektywy działają, jak ktoś się czymś interesuje, no to gdzie może dołączyć i już działać dalej. Nie, no najpierw podniósł do nas. Czyli to jest bardzo ważna rola. Tak. Podtrzymujecie ducha anarchistycznego. Tak. No, górnolotnie powiedziane. No coś tu na pewno jest. Przed chwilą to samo pytanie zadałem Sybilowi, zadam też tobie. Czy
Znaleźliście ty na przykład, czy w ogóle wasz kolektyw, jakieś wytrychy, żeby wyjść z tego systemu ekonomicznego, gdzie trzeba oddawać swoje prawie całe życie pracy najemnej i tak dalej, żeby mieć więcej czasu i środków do prowadzenia tej biblioteki? Nie. Nie udało się. Prawie wszyscy w bibliotece pracują po prostu normalnie na etaty, a swój wolny czas poświęcamy bibliotece. To już trzeba porozmawiać z Kulem Polem, który ma takie pomysły. Prowadzi jakiś nas udzielny pracy, taki nieformalny. To mają skład tak już. No tak, tak. Ta kwestia mieszkaniowa jest. Jest też anarchistyczna kasa samopomocowa we Wrocławiu, też jakieś tam sobie raczkuje, ale powoliciała, więc takie inicjatywy są, ale nie są związane z biblioteką. Rozumiem. Może co warto powiedzieć, to biblioteka, wolna biblioteka to jest taka inicjatywa stricte lokalna, tak, tutaj na Wrocław. No, mało kto przyjeżdża z innego miasta, żeby pożyczyć książki, chociaż no, trzeba przyznać, że faktycznie jesteśmy już rozpoznawalnym kolektywem w całym kraju. Jeździmy na wszystkie targi, spotkania, jakieś tam festiwale, ale właśnie głównie z jakimiś gadżetami, z książkami. Ale my wydaliśmy tylko jedną książkę, to mogę jeszcze tutaj wspomnieć, zrobić tę reklamę. Anarcho-syndykalizm. Jest to jedyna przetłumaczona praca Rudolfa Rockera. No, ja spróbuję bardziej ją nawet. Dobra. Więc pozycja bardzo cenna. Pracowaliśmy kilka lat nad tym, żeby ją wydać, przetłumaczyć z niemieckiego. Dużo osób tutaj włożyło pracę w tą pozycję. No i mamy plany wydawnicze kolejnych książek, ale one tak pomału się realizują. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. No oczywiście zboczenie zawodowe nakazuje mi zapytać, czy biblioteka to medium? No zależy jak na to spojrzeć. Na pewno biblioteka jest instytucją, która pośredniczy między ludźmi a informacją. Między ludźmi a medium, którym jest na przykład sama książka. W każdym razie biblioteki gromadzą jeden z najważniejszych moim zdaniem zasobów potrzebnych do budowania naszych tożsamości, poglądów i umiejętności, a mianowicie myśli i odkrycia innych ludzi. Rewolucja zaczyna się w głowie. Ja uwielbiam to motto i być może dlatego, że tłumaczy ono sens mojej pracy. A teraz wywiady, których udzieliły mi osoby dbające o swoją anonimowość, co nie jest niczym dziwnym w środowisku anarchistycznym. Dlatego są one jedynie w wersji audio. Na pierwszy ogień poszedł kolektyw Nieczytelne, który zajmuje się wydawaniem bardzo ciekawych tekstów, które w dużym skrócie można określić jako postlewicowe albo postanarchistyczne. Po szczegóły odsyłam Was do strony Nieczytelnych, oczywiście w opisie, gdzie znajdziecie wszystkie ich teksty, a nawet słowniczek tłumaczący co egzotyczniejsze pojęcia. Osoby z kolektywu Nieczytelne wydały na przykład zbiór tekstów pod tytułem Głosy spoza lewicy, o którym możemy przeczytać, że jest skierowany dla osób zaangażowanych w różne antypolityczne projekty, tych osób anarchistycznych, które chcą czegoś innego niż to, co oferuje klasyczny anarchizm i lewica, jak i dla tych z nich, które są nadal z lewicą związane. Dla anarcho-queerów, które często z jednej strony nie odnajdują się w ramach LGBT+, a z drugiej nie pasują do wizji lewicowych, klasowych anarchistów. No i na koniec głosy spoza lewicy są również dla wszystkich tych, którzy i które nie czują się reprezentowani i reprezentowane przez żadną politykę, ani parlamentarną, ani oddolną i chcą wziąć sprawy w swoje własne ręce. A teraz oddaję głos jednej z przedstawicielek kolektywu. Mam przyjemność rozmawiać z jedną z osób z wydawnictwa, z ekipy Nieczytelne. Cześć. Ajo. No i zacznę od takiego prostego, naiwnego pytania. Czym się zajmujecie? My tłumaczymy sobie rzeczy, czasem coś piszemy, raczej nie ja, tylko ktoś inny. Robimy korektę, a potem drukujemy rzeczy na naszej drukarce i nie wiem, składamy, tak się bawimy, że tak powiem. Wychodzimy z tym gdzieś na jakieś wydarzenia. No i to są takie idee nie z głównego nurtu, bym powiedziała, bo chodzi trochę o to, żeby jakby ludzi z nimi zapoznać, no i pojawić się na jak najwięcej liczbie wydarzeń. To robimy. Ale działacie też normalnie w internecie, tak? Wasze teksty są dostępne czy to w bibliotece anarchistycznej, czy to na waszym blogu Nieczytelnych? No tak, bo idea też jest taka, żeby to było za darmo i dostępne dla każdego, kto chce. No więc w internecie też jesteśmy.
Okej, to zadam Ci takie proste, może to nie jest w sumie proste pytanie. Kogo mogą zainteresować Wasze teksty? Dla kogo one są? No Jezu, nie wiem, mam nadzieję, że dla każdego tak naprawdę. Dla kogoś, kto też zajmuje się takim normalnym aktywizmem, powiedzmy, i chciałby spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. Trochę dla kogoś, kto chciałby robić rzeczy z innej perspektywy. Dla ludzi, którzy interesują się trochę właśnie taką post-lewicą, ale nie bardzo mieli okazji o tym czytać po polsku, bo nie ma tego zwyczajnie. Nie wiem, tak bym powiedziała. Jedna ważna rzecz na pewno, która chyba, tak mi się wydaje, pomaga przełamywać pewne bariery językowe, intelektualne, to jest słowniczek, który macie na stronie. Tak. Muszę przyznać, bardzo praktyczna rzecz. To możemy polecić, tak, osobom zainteresowanym waszą twórczością wydawniczą. Tak, bo to są jakieś pojęcia, które się gdzieś przewijają w tych tekstach, są czasem wspólnym mianownikiem na przykład. Czy wy się w tym, co robicie, czujecie wolni, autonomiczni? Tak, bo robimy to sami, tak jak chcemy, kiedy chcemy, na własnej drukarce, wybieramy sobie, co tylko nam się podoba i lecimy. No. A skąd w ogóle bierzecie te teksty, które tłumaczycie na polski? No, z różnych miejsc, po prostu czytamy je po angielsku i nam się podobają, czasem ktoś nam coś poleci, albo ktoś coś wybierze i tłumaczy i my potem robimy korektę, jak z ostatnimi trzema tezami przeciwko więzieniom. Jest jeden wątek, który powtarza się w moich wywiadach i już też się powtarza, mówiąc to, że on się powtarza. Mianowicie pytam o takie ekonomiczne, materialne uwarunkowania tego, co robicie. Czy wy jako anarcho osoby znaleźliście jakiś trik, obejście, żeby mniej musieć sprzedawać swojej pracy, a mieć więcej czasu, sił i środków na robienie bibuły, mówiąc krótko? Ojej, to jest ciężka kwestia, bo staramy, próbujemy to robić, ale no, często się zajeżdżamy, trochę chyba przez to, że stawiamy sobie zbyt wysokie cele, na przykład że do tego i tego wydarzenia chcemy mieć wydane to i to, więc potem na dwa dni przed albo dzień przed siedzimy do 5 w nocy i drukujemy. Więc wtedy to przestaje być zabawą trochę. Ale tak sobie po prostu pracujemy, coś dłubiemy, to dla mnie to jest zwyczajnie zabawa. Ale nie ma też z tego jakiegoś takiego zarobku, żeby sobie poczuć, że jakby wow, moja praca jest coś warta, no bo trochę, no nie oszukujmy się, nie? Fajnie byłoby mieć, zarobić coś chociaż z tych godzin, które się wkłada te redakcje, czytanie tego ciągle, tłumaczenia, wszystko. Ale satysfakcjonuje nas to wszystkich i ja na pewno lubię to robić, tak. A jaki według Ciebie jest cel takiej działalności anarcho-wydawniczej? Dla mnie celem tego jest, nie wiem, ja to bardziej robię dla siebie, bym powiedziała, bo na przykład jestem w stanie dzięki temu zmusić się trochę do czytania rzeczy, do zastanawiania się nad nimi. No i chciałabym też, żeby inni to robili. I to jest chyba taki nasz cel właśnie. Otworzyć te pomysły, myśli dla innych, którzy nie wiem, nie znają tak angielskiego na przykład, nie jak ja. A według Ciebie jaka jest rola Waszej działalności konkretnie w ruchu anarchistycznym? Czujesz, że macie jakieś oddziaływanie na ludzi, że na przykład ktoś przyjdzie i powie, o dzięki tej a tej broszurce na przykład zapoznałem się z anarchizmem albo z jakimś konkretnym nurtem? Tak, są takie osoby. Jest też parę osób, które nie wiem, nie bardzo lubią to, co my robimy, albo otwarcie też to krytykują, więc nie wiem, mi to trochę sprawia satysfakcji, że komuś pęka żyłka, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale najmilsze to jest, jak ludzie przychodzą i mówią, że no, czytam was, śledzę, co tam wydajecie, sprawdzam na bieżąco, wtedy czuję, że coś robię fajnego. Teraz zrobi się nieco poważniej, czy może nawet smutniej. Jedną z atrakcji Avro była możliwość wypróbowania linowej wspinaczki po elewacji CRK.
Atrakcji tej towarzyszyło stoisko z grafikami i polową pracownią sitodruku. Wszystko to było zorganizowane przez osoby z kolektywu Wilczyce. Grupy reprezentującej ekologiczny nurt anarchizmu, chociaż zawężenie działalności Wilczyc do ekologii byłoby nie na miejscu. W skrócie jest to ekoanarchistyczny kolektyw intersekcjonalny, to znaczy reprezentujący różne nurty anarchistycznego sprzeciwu wobec wykluczeń, dyskryminacji i przemocy państwa oraz kapitału. Na stoisku można było zakupić rękodzieło, grafiki oraz wykonać sitodruk na przyniesionych przez siebie materiałach. Cały dochód przeznaczony był na benefit dla osób z kolektywu, które w wyniku interwencji służb mundurowych straciły znaczną część swojego dobytku. Ale po kolei. Wilczyce od początku 2021 roku, a przypominam, że rok zaczyna się od stycznia, wiecie, zima, mróz, te sprawy, okupowały fragment Lasów Karpackich, który w ewidencji Lasów Państwowych figuruje jako wydzielenie 219A. Stąd też obóz, który Wilczyce rozbiły, czy właściwie zawiesiły, ponieważ mówimy głównie o konstrukcjach nad ziemią, nazwały Nora 219A. Na czym polegała działalność Wilczyc w tym wydzieleniu i dlaczego niestety już się zakończyła? O tym opowiedziała mi jedna z osób reprezentujących ten kolektyw. Moje drogie i moi drodzy, rozmawiam teraz z osobą z kolektywu Wilczyce. Cześć. Cześć. Jakbyś mogła pokrótce wytłumaczyć widzkom i widzom, na czym polega wasze ogólne przedsięwzięcie? Na czym polegało tak właściwie? To była okupacja lasu, której celem było po prostu fizyczne zablokowanie wydzielenia 219A, któremu groziła i cały czas grozi wycinka. Właśnie okupacja leśna jest taką formą protestu stałego, który zakłada tworzenie nie tylko jakiejś akcji tymczasowej, ale też domu i społeczności wokół wspólnego miejsca. Więc taki teren protestu to była po prostu przestrzeń, w której pomimo tego, że cały czas aktywnie blokowaliśmy możliwość wjazdu ciężkiego sprzętu do wydzielenia, no to też po prostu współtworzyliśmy jakąś taką mikrospołeczność anarchistyczną. Powiedziałaś o pewnym konkretnym numerze, to było... 219A. To jest właśnie takie wydzielenie, które jest bardzo znane, bardzo głośno o nim było w mediach też, jak noblistka Olga Tokarczuk apelowała do Nadleśnictwa Stuposiany o zaprzestanie prac na jego terenie. To wydzielenie jest tak na tyle wyjątkowe, dlatego że bezpośrednio przylega do Bieszczeckiego Parku Narodowego i jest jednym z najstarszych drzewostanów w ogóle w tamtej okolicy i na jego terenie występuje wiele chronionych gatunków zwierząt, jak na przykład puszczyk uralski czy dzięcioł białogrzbiety, no ale też mchy, porosty, rośliny. Tam jest po prostu... Ogromna bioróżnorodność, ogromna jak to się mówi. Ogromna bioróżnorodność. Mówiłaś, że to przedsięwzięcie miało miejsce, tak? W czasie przeszłym. Co tam się wydarzyło? 5 sierpnia weszły tam służby pod pretekstem, po prostu powiedzieli, że tutaj na terenie tego protestu są narkotyki i służby, czyli Straż Leśna, Straż Graniczna i Policja zaczęły po prostu aresztować absolutnie wszystkie osoby, które w tamtym momencie przebywały na terenie okupacji. No i to było w sumie 21 osób chyba, jeśli się nie mylę. No i wszystkie one zostały aresztowane. Właściwie to zatrzymane, po prostu zostały zabrane z lasu i przewiezione często w kajdankach czy w samochodach policyjnych do komendy policji w Ustrzykach i zostały potem przesłuchane, ale zostały przesłuchane w charakterze świadków. Wszystkie osoby zostały właśnie świadkami jakby. I nikomu tak naprawdę nie postawiono zarzutów tego posiadania tych narkotyków ani handlu nimi, więc no, wygląda to po prostu na taką typową ustawkę, że służby potrzebowały pretekstu, żeby zabrać wszystkie osoby z lasu. No i zaraz po wywiezieniu osób weszła tam Straż Leśna, która wywiozła absolutnie wszystkie rzeczy prywatne, osobiste, ale też kolektywne, rozmontowała wszystkie struktury, no i te rzeczy potem wszystkie poszły do śmieci. Większość z nich, poza jakimiś subiektywnie cennymi, takimi jak na przykład panele słoneczne. Tak, cała reszta poszła na śmieci albo do spalenia. Rozumiem, czyli nie obyło się bez dużych strat materialnych. A jeśli chodzi o ludzi, w sensie
wszystkie osoby zostały już wypuszczone z aresztu? Tak, wszystkie osoby zostały wypuszczone. Większość z nich jeszcze tego samego dnia. Jedna została przetrzymana przez ponad 24 godziny ze względu na to, że ambasada próbowała ustalić jej tożsamość. Polskie służby mają duży problem z osobami z zagranicy, które nie chcą podawać swojej tożsamości. No i to po prostu, mam wrażenie, wynikało z tego. Ale też na przykład policja skłamała, mówiąc, że wypuściła wszystkie osoby tego samego dnia. I też na przykład osoby, które wychodziły, nie dostawały w ogóle swojego protokołu zatrzymania, pomimo tego, że prosiły o to też w obecności prawnika, więc miało tam miejsce naprawdę dużo niefajnych sytuacji. A podczas ich zatrzymania, no to jedną osobę wyciągano z domku na drzewie, wyważając drzwi i grożąc jej bronią. Jedna osoba, z tego co wiem, grożono jej przyjazdem GoPro i z tego co wiem, arborysta wszedł w ogóle na jeden skypod i uderzył w twarz jedną osobę, która go broniła i w ten sposób potem ta osoba została wyeksmitowana ze skypoda. Więc miało tam miejsce dużo naprawdę nieciekawych historii. Użycie siły służb wobec osób protestujących było totalnie nieproporcjonalne. To był taki pokaz siły. Były tam psy policyjne, była straż graniczna z bronią, arboryści, GOPR. Czyli ogromna dysproporcja siły. No ale patrząc na to, że... ogólnie zacznijmy od tego, czy zostały postawione w ogóle jakieś zarzuty jakimkolwiek osobom? Nie, jak do tej pory dalej nie ma żadnych zarzutów. Narkotyków nie było, oporu znaczącego nie było ze strony Wilczyc, ale służby dopięły swojego, bo... Znaczy się, coś tam znaleźli, bo ogólnie przesłuchiwano wszystkie osoby w sprawie właśnie posiadania na terenie okupacji narkotyków w ilościach handlowych. I jedna z osób, która była zatrzymana na miejscu, widziała, jak policja wyciąga spod przyczepy kempingowej zwanej pieszczotliwie kabaczkiem woreczki strunowe z jakimś białym proszkiem i wagę jubilerską, więc w magicznych okolicznościach pojawiły się jakieś substancje, których wcześniej, zanim policja zaczęła interweniować, tam w ogóle nie było, więc... I to jeszcze substancje w towarzystwie wagi jubilerskiej, bardzo sugestywnego narzędzia, tak, w tym kontekście. Tak, i jeszcze nie były w żaden sposób schowane, były po prostu włożone pod przyczepę na ziemi. Co za zbieg okoliczności. Tak. No ale tak jak chciałam powiedzieć, koniec końców, czegokolwiek by tam nie stwierdzono, to służby dopięły swojego, tak? Działka jest, mówiąc brzydko, wyczyszczona, tak? Tak, tak. Wycięto nawet niektóre z drzew, na których właśnie były konstrukcje, więc wynieśli z lasu absolutnie wszystko. I właśnie jak nie byli w stanie dosięgnąć jakiejś konstrukcji na drzewach, to po prostu ścinali całe drzewo razem z domkiem, skypodem, czy cokolwiek tam na nim nie było. Ja mam tylko takie techniczne pytanie, bo może nie wszystkie osoby to zrozumieją. Co to jest skypod? O, skypod to jest taka zadaszona platforma, wygląda troszeczkę jak namiot i skypod jest zawieszany na drzewie za pomocą liny, więc tak naprawdę wisi sobie z drzewa, tworząc taki trochę układ naczyń połączonych, że z jednej strony liny wisi sobie skypod i osoba w nim mieszka i go cały czas okupuje, a drugi koniec liny jest zazwyczaj przymocowany do innej liny, która idzie w poprzek drogi zrywkowej albo innej drogi. I u nas takie skypody blokowały po prostu dojazd na teren wydzielenia. Także działało to tak, że gdyby na przykład Straż Leśna przyjechała i chciałaby przejechać przez drogę, no to musiałaby się pozbyć liny, która tę drogę blokuje, a do tej liny jest przyczepiona osoba w skypodzie, która cały czas w nim jakby mieszka, więc gdyby taka lina została przecięta, to wtedy skypod razem z tą osobą w środku by spadł. Więc osoby, które okupowały skypody jakby bezpośrednio swoim życiem i bezpieczeństwem i zdrowiem, broniły wydzielenia 219A. Jeszcze ostatnie takie techniczne pytanie. Rozumiem, że wydzielenie to jest z terminologii leśnictwa, tak? Określenie na, byśmy to nazwali, działkę, kwarter jakiś lasu, tak? Tak, tak. Kwadrant, przepraszam. To są oczywiście sztuczne granice i wiadomo, że ten las jest, szczególnie o tak wysokim poziomie naturalności, no to ten las nie jest w żaden sposób podzielony pomiędzy wydzielenia faktycznie, ale właśnie nadleśnictwo używa tego systemu,
żeby podzielić sobie różne geograficzne fragmenty lasu i dostosować do nich jakby swoją gospodarkę, więc różne wydzielenia są różnie eksploatowane. Na wydzielenie 219A było zaplanowane wycięcie 30% wszystkich drzew, które rosły na jego terenie. Rozumiem. Coś chciałabyś jeszcze dopowiedzieć? No na pewno chcę powiedzieć, że jakby cały czas potrzebujemy jeszcze wsparcia, żeby radzić sobie z tymi skutkami ewikcji. Jak na razie żadnych zarzutów nie ma, ale to nie jest coś, co możemy wykluczyć też na przyszłość. Toczą się też postępowania zażaleniowe osób, które zostały właśnie w brutalny sposób zatrzymane. No i też staramy się zadbać o wszystkie osoby członkowskie kolektywu, które jakby mieszkały tam na stałe i straciły w wyniku ewikcji wszystkie swoje rzeczy, łącznie na przykład z lekami, ubraniami, wszystkim, więc cały czas potrzebujemy wsparcia. Czyli w zasadzie, bo próbuję sobie to ułożyć w głowie, legalne czy nie, ale czyjeś tymczasowe zamieszkanie z całym dobytkiem potraktowane jak śmieci. Dokładnie. Okej, rozumiem. No to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Na sam koniec zostawiłem sobie rozmowę z Anarchem, który na YouTubie prowadzi kanały Radio Anarchia oraz Centrum Studiów Anarchistycznych. Anarch jest specyficzną postacią, ponieważ reprezentuje indywidualistyczne i nihilistyczne nurty anarchizmu, a osoby o poglądach kolektywistycznych nieszczególnie lubią takie klimaty. Poza tym Radio Anarchia jest głosem bardzo nieokrzesanym i bezpardonowym, moglibyśmy to tak ująć. Ja z Anarchem raczej sympatyzuję. Mam wrażenie, że pomimo poglądów jest on w rzeczywistości bardziej empatyczny i skory do współpracy niż niejedna osoba aktywistyczna utożsamiająca się na przykład z anarchokomunizmem. Niektóre jego podcasty są bardzo motywujące i podbudowujące, napawają takim pozytywnie rozumianym egoizmem. Moje drogie, moi drodzy, teraz rozmawiam z Anarchem z Radio Anarchia. Siema, Radio Anarchia, przebijam się przez ten prowadzki bełkot w sieci. No teraz na pewno te osoby z Was, które słuchają kanału Anarcha, to rozpoznają. Co Ci sprowadza do Wrocławia? Aż ze Szczecina przyjechałeś dzisiaj. Tak, wsiadłem w pociąg, przyjechałem ze Szczecina, a sprowadza mnie po prostu ciekawość, jak tutaj wygląda w CRK. Nigdy nie byłem. Poza tym chciałem odwiedzić stare, znajome osoby i w sumie tyle na razie. Okej. Okay. Słuchaj, Anarch, ty też tworzysz anarchistyczne media, nie? Tak, staram się. To znaczy wideoblog, który kiedyś był podcastem. Od jakiegoś czasu zacząłem robić też wiadomości anarchistyczne, zupełnie alternatywne do tych mainstreamowych. Wiadomości te, które są ważne dla nas, dla ruchu anarchistycznego. To tak, taka techniczna uwaga, ten kanał z wiadomościami się inaczej nazywa, tak? Nazywa się Wiadomości Anarchistyczne, bardzo oryginalnie. Natomiast oprócz tego prowadzę też wideoblog Radio Anarchia, w którym po prostu komentuję rzeczywistość, komentuję po prostu tam to, co w danym momencie mam do powiedzenia na różne tematy. A to nie było Centrum Studiów Anarchistycznych? A, Centrum Studiów Anarchistycznych, dokładnie, przepraszam, oczywiście omyliłem się. Tak, Centrum Studiów Anarchistycznych, które tworzy właśnie te wiadomości anarchistyczne. Mieliśmy tam już małą rozmowę, ja oczywiście podlinkuję pod tym materiałem teraz. Słuchaj, bo ja takie pytania właśnie zadaję osobom, które tworzą anarchomedia. Czy ty się czujesz wolnymi mediami, o których się tyle mówi ostatnio w Polsce? Znaczy, to nie są na pewno te wolne media mainstreamowe, o których się tak mówi. Natomiast no, robię to, co chcę, mówię to, co chcę. Wiadomości też takie wybiórczo, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu te, które są interesujące dla ruchu anarchistycznego, także czuję się wolnymi mediami. Oczywiście nie są to te media, o które chodzi politykierom. Ja od razu mogę powiedzieć osobom, które nas słuchają, że ja przynajmniej mogę z całego serduszka polecić Wiadomości Anarchistyczne, jeśli interesują Was kwestie związane z prawami pracy, przyrody, zwierząt, czyli tymi wrażliwymi społecznie kwestiami. Oprócz tego również też wiadomości insurekcyjne, co tam się dzieje w Grecji, we Włoszech i skromne też wiadomości z Polski. To tam właśnie możecie się udać, żeby... W jakiej regularności w sumie ty to publikujesz? Co tydzień? Staram się co tydzień, natomiast no obecnie troszeczkę zamuliłem. Właśnie dzięki tym rozjazdach jestem, także następne będą za tydzień. Okej. Okay. W każdym razie jest to taka pigułeczka chyba, nie? Dosyć skompresowanej informacji, co się dzieje w świecie pracy i buntu, że tak powiem. Krótko i na temat, bez zbędnych komentarzy, bez opinii, także suche fakty. Natomiast właśnie
postawiłem na to, żeby były to te, które nas po prostu interesują. Okej. Okay. I oczywiście bez nudnej teorii, która jest u mnie na kanale. Ta teoria wcale nie jest aż taka nudna, tylko po prostu chcę, żebyśmy się wszyscy uzupełniali. To znaczy, no, jeżeli przypuśćmy, posłuchaj o anarchizmie, jest bardziej teoretyczne, wprowadzający. Radioanarchia jest bardziej komentująca rzeczywistość. Oczywiście z lekką ironii oraz sarkazmu. Twój kanał jest filozoficzny, wiadomości anarchistyczne dotyczą po prostu faktów z naszego życia, z tego, co robimy. Okej. Okay. Czy ty, anarchu, znalazłeś jakiś patent, żeby wyrwać się ze świata pracy najemnej i właśnie móc lżejszą głową poświęcać czas tym swoim różnym inicjatywom anarchistycznym? Nie znalazłem. Przede wszystkim uwielbiam nie pracować. Często robiłem też tak, że pracowałem jakiś czas, później jakiś czas robiłem sobie wolne i zajmowałem się stricte anarchizmem, ponieważ no, jest to moja, można powiedzieć, pasja, moje życie. Natomiast praca najemna to jest to, co wszystkich nas nurtuje, to, co nam ten czas zabiera, to, co nas zabija. Także jestem przeciwnikiem pracy i sabotujcie ją jak tylko można. Okej, okay, i tym pozytywnym akcentem skończymy ten fragment. Dziękuję, pozdrawiam. Przed chwilą w rozmowie z anarchem wspomniałem o naszym wspólnym materiale, gdzie mówiliśmy o różnicach pomiędzy indywidualizmem i kolektywizmem w anarchizmie. Muszę przyznać przy tej okazji, że tamta rozmowa wyszła merytorycznie słabo z mojej strony, co bardzo dobrze wypunktowała Grecja w ogniu, z którą zresztą poznałem się na Abwro. Mianowicie brakowało tam spojrzenia anarcho-indywidualistycznego albo insurekcjonistycznego. Zresztą sam anarch zauważył to samo, gdy mówiłem o anarchizmie jeszcze na dawnym streamie na kanale Filozofia tak bardzo. Ogólnie rzecz biorąc, brakowało przeciwwagi dla kolektywistycznych nurtów anarchizmu kojarzonych z klasyczną lewicą i socjalizmem. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że staram się dokształcić, chociażby dzięki broszurkom, które w tym celu dostałem we Wrocławiu od Grecji w ogniu. Jeśli mógłbym wam cokolwiek polecić na ten moment z publikacji wydawanych przez Grecję w ogniu, to na pewno byłby to Almanach Buntu i Rewolty, którego trzeci numer ukaże się być może jeszcze w tym roku. Almanach nie jest niestety dostępny online, można go natomiast zamówić od wydawcy albo nabyć osobiście na wydarzeniach takich właśnie jak Abwro. Na stronie Grecji w ogniu znajdziecie natomiast na przykład broszurę pod tytułem Wrogowie Pana Boga, poświęconą anarchistycznym bojówkom w Polsce. Nawet jeśli nie sympatyzujecie z tego typu działaniami, to jeśli interesuje was anarchizm w ogóle, warto zapoznać się z tymi momentami z lat 90., kiedy to anarchizm potrafił pokazać naprawdę groźne pazury. Aha, no i jeszcze w ramach relacji z samego Abwro warto przypomnieć, jakie wydarzenia miały tam miejsce. Więc tak, w pierwszy dzień, czyli w sobotę, były organizowane wykład Historia samoobsługi aborcyjnej, czyli aborcja DIY. Koncert zespołów Winnetou i Tuje. Wolna Biblioteka zorganizowała sesję planszówki Autonomia Zapatista, no i można było też wziąć udział w szkoleniu skręcenia pojkami, czyli takimi płonącymi kulami na sznurkach. W niedzielę natomiast można było zrobić sobie na miejscu tatuaż, znowu można było pograć z Wolną Biblioteką w Autonomia Zapatista, można było wziąć udział w otwartej dyskusji prowadzonej przez plenum osób opiekujących się, nauczyć się robić ziny, posłuchać DJ-skiego setu albo pomedytować w wydzielonej do tego strefie. No i w oba dni na miejscu funkcjonował darmowy, samoobsługowy punkt Xero, gdzie można było odbić sobie jakiegoś zina, a wszystkiemu towarzyszyło też wegańskie jedzenie i kawa od zapatystów. Jest jeszcze taka fajna rzecz z tego wydarzenia, że za infrastrukturę alimentacyjną, nazwijmy to bardzo jaśle. Nie no, za jedzenie i picie odpowiadał Squat Hulajpole wrocławski. We Wrocławiu też jest squat. Squat, który właśnie umożliwia nie tylko naprawę rowerów, nie tylko sitodróg, no i podstawowa funkcja squatu, czyli zamieszkanie, ale również bardzo sobie śmiało i fajnie poczynają na polu kulinarno-spożywczym. No, jak zobaczyłem, ile było garów z wegańskim bigosem, czy z innymi też bardziej orientalnymi, oczywiście wegańskimi potrawami, no to powiem wam, że to nieźle wygląda. Szczególnie, że domyślam się, że większość, jak nie wszystkie warzywa i tak dalej, były pozyskane w sposób frigański, czyli odzyskane z czegoś, co zostało oczywiście przez
idiotyzm tego świata wyrzucone. To jest też jedna z ważnych rzeczy, oprócz unikania czynszu poprzez squatting, która materialnie wzmacnia osoby anarchistyczne. Były na przykład też ciasta, różne wypieki, ale to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to była hulaj mate, czyli ichniejszej produkcji yerba mate, gazowana, butelkowana. Butelki można było zwrócić i dostać 2 zeta kaucji. Interes życia po prostu. To jest najbardziej chyba zaawansowane przedsięwzięcie przemysłowe, że tak powiem, jakie widziałem w wykonaniu osób anarchistycznych w Polsce. I nie żartuję, jak sobie pomyślicie, jakie to jest przedsięwzięcie, żeby uważać w miarę równomiernej jakości jakiś napój, zrobić go tak, żeby był gazowany, butelki zdezynfekować i to wszystko zabutelkować i tak dalej. No, ogromny szacun. No i to by było na tyle. Chciałem nagrać jakieś ładne pożegnanie z Wrocławiem, ale musiałem już lecieć na pociąg z powrotem do Katowic. Natomiast z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować za poświęcony czas wszystkim osobom, z którymi rozmawiałem na Abwro, a szczególnie osobom, które organizowały całe to przedsięwzięcie. Dzięki za pomoc i zaufanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Linki do wszystkich wspomnianych stron, nagrań i tekstów znajdziecie oczywiście w opisie poniżej. Do usłyszenia.